Partnerstwo publiczno-prywatne wciąż budzi w Polsce wiele obaw, jednak w opinii Najwyższej Izby Kontroli realizacja większości projektów PPP przebiega bez zastrzeżeń. Ogólna opinia NIK-u jest pozytywna, ale urząd w swojej ocenie zwraca uwagę na błędy, na których samorządowcy i przedsiębiorcy powinni się uczyć. Zdecydowana większość ocen to były oceny pozytywne. Zdarzały się owszem nieprawidłowości, one wynikały z takiego niepartnerskiego traktowania się. To ryzyko powinno się rozkładać, oczywiście w taki sposób, aby jeden i drugi podmiot w tym partnerstwie ponosił jakąś część ryzyka odpowiedzialności. Strona publiczna musi mieć świadomość, że im większą odpowiedzialność za prowadzenie projektu zrzuci na partnera prywatnego, tym większy będzie jego koszt. Te ryzyka wszystkie zostaną wycenione. Jeżeli partner prywatny nie będzie przygotowany do radzenia sobie z konkretnymi ryzykami, no to wiadomo, że albo musi zatrudnić specjalistów, albo musi wziąć jakiś margines na to, że coś się stanie, że on sobie nie poradzi z tym. I to jest właśnie wszystko to, co powoduje, że podraża, czy może podrażać projekt. Teoretycznie, jeśli umowa PPP jest odpowiednio skonstruowana, samorządy mogą realizować inwestycje, na które aktualnie brakuje im środków, nie zwiększając przy tym swojego zadłużenia. Partner publiczny nie musi od razu wykładać pieniędzy, czyli de facto to, co musiałby zapłacić w tradycyjnym zleceniu przy zamówieniu publicznym, jest rozłożone na szereg lat, czyli nie od razu płaci, płaci w całym cyklu życia projektu. Taki cykl to nawet kilkadziesiąt lat, podczas których inwestor prywatny za własny kapitał realizuje dany projekt, odpowiadając za wszystkie działania związane z budową i eksploatacją danej jednostki usług publicznych oraz jej zarządzaniem. Pieniądze, które partner prywatny zainwestował, jednostka publiczna spłacać może w całym okresie obowiązywania umowy. Oczywiście wraz z ustalonym zyskiem. Inwestor może również odebrać swoje wynagrodzenie podczas eksploatacji danego obiektu, pobierając opłatę za wykonywanie usługi, na przykład jako opłata za korzystanie z wybudowanego parkingu czy przejazd na autostradzie. Zysk jest taki, na jaki inwestor się zgodzi, a zgodzi się na taki, który jest dla niego opłacalny. Dlatego też nie każdy projekt może być zrealizowany z udziałem partnera prywatnego. Musimy pamiętać o tym, że partner prywatny nie przychodzi z dobrego serca, czy dlatego, żeby pomóc partnerowi publicznemu, przychodzi po to, żeby robić biznes, zarabiać pieniądze. Mimo że partner prywatny zarabia na realizacji danego projektu, to jednak zdaniem Konfederacji Lewiatan i Centrum PPP jest to rozwiązanie tańsze od standardowego finansowania o około 15%. Długoterminowość kontraktów PPP stwarza zagrożenia ekonomiczne i polityczne. Dlatego zdaniem prawników zawierana umowa powinna zabezpieczyć zarówno partnera publicznego, jak i prywatnego. Umowa musi być na tyle dokładna, na tyle szczegółowa i na tyle zawierająca klauzule adaptacyjne, iż pozwoli przez 30-40 lat rzetelnie, prawidłowo realizować projekt. Czasem jednak tak długoterminowych umów nie da się zrealizować. Planowany z udziałem partnera prywatnego projekt stworzenia szpitala powiatowego w Żywcu do tej pory nie został zrealizowany, bo NFZ działa w trybie maksymalnie 3-letnich zamówień. Partner prywatny nie miał więc gwarancji finansowania w dłuższej perspektywie. Zdaniem Ireny Herbst z Centrum PPP, by współpraca jednostek publicznych z prywatnymi inwestorami mogła w Polsce się rozwinąć, konieczne są zmiany w prawie. Zmiana ustawy o finansach publicznych, która by pozwoliła na zaliczanie tego wynagrodzenia płaconego temu prywatnemu partnerowi w tej części, kiedy one są przeznaczone na inwestycje do wydatków majątkowych gminy. Eksperci z Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zapewniają, że po pozytywnej ocenie wydanej przez NIK zainteresowanie samorządów projektami PPP wzrosło. PPP może być sprawdzianem dojrzałości polskich samorządów. Zmieniający się włodarze mają skłonność do podważania decyzji poprzedników. Ważne, by podstawy prawne długoterminowych projektów PPP były na tyle stabilne, by mogły być z powodzeniem realizowane nawet przez kilkadziesiąt lat.